I dzisiaj przyjechałem do tego miejsca nie dlatego, że jestem jakiś wielki, tylko dlatego, że właśnie zdaję sobie sprawę, jak bardzo mały jestem przed Bogiem. To małość spowodowała to, że tutaj dzisiaj jestem, a nie, że jestem wielki, że jakiś moc Boża emanuje ze mnie. To miejsce tu, w którym jestem, to pokazuje mi to, że tam bez Niego to będzie dramat. Po prostu będę funkcjonował jak egoista, jak człowiek w ogóle, który chodzi na emocjach, szuka swego. To małość spowodowała, że jestem w tym miejscu. I modlitwa, tak jak mówiłem, jest dla mnie czymś najważniejszym. To jest coś, bez czego jakby nie jest tak, że jakiś tam rano wstaję i już po prostu jakby tęskni serce moje za tym, żeby... Wiem, że jak czuję jakiś niepokój, to pierwsze, co gdzieś w sercu mi się pojawia, to ja w ogóle muszę iść do Boga, się pomodlić, wciszyć się i się jakby nakierować na Ducha Świętego, by On, Duch Święty, kierował mną, nie? Nie ja, nie moimi własnymi siłami, nie moimi tym, co mi się wydaje, że jest dobre, ale tym, co Duch Święty będzie mi pokazywał. Dlatego też ta cisza mi jest potrzebna. Cisza mi jest potrzebna. Żebym zobaczył jeszcze, co robię źle, jak to zmienić, po prostu poddać się pod Ducha Świętego, bo On jest Duchem, On jest Parakletos, On jest Poczyścicielem w ogóle naszym. Ta cisza naprawdę na człowieka wpływa bardzo dobrze. Dobrze jest w ciszy czekać na zbawienie, czy jak tam pisze. To w ciszy człowiek sobie zdaje sprawę, jak bardzo potrzebuje Jezusa. To w ciszy sobie zdaje sprawę, jak na tym świecie jest już bardzo źle. To w ciszy jest to oddzielenie dla Pana. I Pan do Ciebie może mówić w ciszy, nie? A wystarczy jedno słowo Pana, by Cię przemienić, nie? Nie setki modlitw, ale jedno słowo Pana, jedna Twoja łza w sercu. Możesz stać z tego miejsca i iść, nie? I iść tam, gdzie Duch Święty będzie Ci objawiał Pana, gdzie będzie Ci pokazywał, co jest Jego wolą. Cześć wszystkim. Amen.